Otwieram 73. sesję Rady Miejskiej w Nakrymanu Tecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam panów burmistrzów, pana burmistrza Piotra Kalamona, pana burmistrza Krzysztofa Bońskiego. Witam pana sekretarza miasta i gminy Nakrym nad Notecią, pana Krzysztofa Kopiszkę. Witam skarbnika miasta i gminy Nakrym nad Notecią, pana Jarosława Kiecę. Witam dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Nakrym nad Notecią. Witam panów komendantów Straży Miejskiej w Nakrym nad Notecią oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakrym nad Notecią. Serdecznie witam panie i panów sołtysów, panie i panów przewodniczących samorządów mieszkańców. Serdecznie witam radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Informuję państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. Bardzo proszę o uruchomienie możliwości stwierdzenia kworum, a państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 18 radnych, co stanowi wymagane kworum. W związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Możemy przejść więc do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Ten porządek obrad dzisiejszej sesji został państwu przesłany wraz z materiałami sesyjnymi. Czy w tym momencie są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, a więc bardzo proszę o głosowanie nad przyjęciem, zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Za zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zatwierdzony. Punkt drugi to jest przyjęcie protokołów z 71 i 72 sesji Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią. Te protokoły zostały sporządzone. One zostały udostępnione państwu w wersji elektronicznej, a także wyłożone w Biurze Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią. Nie wniesiono uwag do przedstawionych protokołów. W związku z tym bardzo proszę o głosowanie. Jako pierwszy to będzie protokół z 71 sesji Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych. Za przyjęciem protokołu było 18 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Protokół został przyjęty. I drugi protokół to jest protokół z 72 sesji Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 18 radnych, 18 głosów za, przeciw, wstrzymujących głosów nie było. Stwierdzam, że protokół z 72 sesji Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią również został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakrym nad Notecią. Ten protokół został sporządzony, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, ale bardzo proszę pana burmistrza Piotra Kalamona o przedstawienie tego sprawozdania. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakrym nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej od 28 września do 26 października 2023 roku.
Uchwały podjęte podczas 71. sesji Rady Miejskiej dnia 28 września bieżącego roku oraz 72. sesji Rady Miejskiej dnia 18 października bieżącego roku są w trakcie realizacji. 30 września odbyło się uroczyste otwarcie po modernizacji Stadionu Miejskiego imienia Klemensa Biniakowskiego. Uroczystość otwarcia rozpoczęła się odegraniem hymnu Polski przez orkiestrę Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod batutą pana Zbigniewa Rydelskiego. Następnie gości przywitał dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury pan Michał Dubkowski. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Aleksandra Nowaczewska, Erek Kołodziejczak i Dawid Wegner. W dalszej części głos zabrali minister Łukasz Schreiber, posłanka na Sejm RP Iwona Kozłowska, wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pan Sławomir Kruszkowski, reprezentujący marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pan Eugeniusz Nowak, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz pan Łukasz Krupa. Następnie odbył się nakielski miting lakatetyczny, do którego zgłosiło się ponad 400 sportowców. Rywalizowano w takich dyscyplinach jak biegi na dystansach 60 metrów, 300 metrów, 600 metrów, 1000 metrów i open 2000 metrów. Skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową oraz skok o tyczce. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin otrzymywali pamiątkowe medale. Pełne wyniki nakielskiego mitingu lekkoatletycznego dostępne są na stronie internetowej. Organizatorem wydarzenia był Nakielski Sport Spółka z o.o. przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i Lux Start Nakło. Partnerami byli Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Otecią, Nakielski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Straż Miejska w Nakle nad Otecią, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 oraz Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica. W dniach 30 września, 1 października wraz z komendantem Straży Miejskiej panem Romanem Frąckowiakiem oraz dyrektorem Muzeum Ziemi Krańskiej panem Tomaszem Pasieką uczestniczyłem w święcie dziękczynienia Łużyc w partnerskim mieście El Cerverda. Uroczystości, które są odpowiednikiem polskich dożynek, były okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego i kulinarnego Łużyc. 3 października w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury pana Michała Dubkowskiego oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle nad Otecią wspólnie z burmistrzem uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003-2024. W uroczystości udział wzięli prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich doktor habilitowana inżynier Małgorzata Gotowska, profesor Politechniki Bydgoskiej imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Rada Programowa, Rada Słuchaczy oraz Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle nad Noteciu. 4 października odbył się rejonowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nakle nad Noteciu. Otwarcie obrad dokonała przewodnicząca pani Barbara Kuner, serdecznie witając delegatów oraz zaproszonych gości. Przewodniczenie zjazdowi powierzono panu Kazimierzowi Klepsowi. Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z działalności zarządu za okres lat 2018-2023 przedstawiła pani Barbara Kunert. Natomiast sprawozdanie finansowe odczytała skarbnik zarządu pani Teresa Łopąk. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył jej przewodniczący pan Franciszek Mulik. Komisja mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad do podejmowania uchwał i wyboru nowego zarządu Komisji Delegatów na Zjazd Okręgowy. Delegaci w głosowaniu podjęli decyzję w sprawie powołania zarządu w 11-osobowym składzie oraz 3-osobowej komisji rewizyjnej. W jawnym głosowaniu wybrano nowy zarząd pod kierownictwem pani Barbary Kunert jako przewodniczącej. Pierwszym zastępcą przewodniczącej został pan Kazimierz Kleps, drugim zastępcą pan Henryk Knioła, skarbnikiem pani Teresa Łopąk, natomiast sekretarzem pani Elżbieta Budziszak. Komisję rewizyjną tworzą pan Franciszek Mulik jako przewodniczący oraz pani Krystyna Rybak i pani Zofia Wolińska. Szóstego października burmistrz wspólnie z dyrektor Wydziału Organizacyjnego panią Emilią Cebulską uczestniczył w obradach Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Czarnkowie. Tego samego dnia w Paterku odbyła się sztafeta pamięci ofiar zbrodni pomorskiej rozpoczynająca cykl wydarzeń pod nazwą 84. rocznica zbrodni pomorskiej w Paterku, w której udział wzięli przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i starsi
oraz seniorzy. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku przygotowano specjalną wystawę przygotowaną z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej upamiętniającą wydarzenia związane ze zbrodnią pomorską. 7 października odbyła się rowerowa pielgrzymka do Górki Klasztornej, która była kolejnym wydarzeniem w ramach obchodów 84. rocznicy zbrodni pomorskiej. Trasa liczyła około 70 km w obie strony i przebiegała następująco. Nakło, Olszewka, Dębowo, Broniewo, Dębionek, Liszkowo, Łobrzenica, Górka, Klasztorna. Po dotarciu na miejsce zwiedzono obóz dla internowanych, a następnie pielgrzymi uczestniczyli w mszy świętej w intencji pomordowanych księży i osób cywilnych. Następnie ksiądz przybliżył historię wydarzeń zbrodni pomorskich. Po poczęstunku przygotowanym przez organizatorów rowerzyści wrócili do Nakła. Rajd zabezpieczali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Lutecią, Straż Miejska oraz Policja. 7 października w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie burmistrz uczestniczył w meczu o mistrzostwo drugiej ligi piłki ręcznej MKS Krajny Nakło w Bartoszycach w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II w Paterku. Wynik końcowy umożliwił wejście naszej drużynie do drugiej ligi. 9 października w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z ministrem Łukaszem Schreiberem i wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem oraz przedstawicielami samorządu z terenu powiatu nakielskiego. Podczas spotkania ogłoszono inwestycje, na które przyznane zostały dotacje w ramach 8 edycji programu inwestycji strategicznych. 12 października z okazji 84. rocznicy zbrodni pomorskiej w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Paterku odbyła się msza święta w intencji pomordowanych, której przewodniczył proboszcz ksiądz Mariusz Zbieranek. Po mszy świętej uczestnicy w milczeniu przeszli pod budynek starej szkoły, gdzie pod tablicą pamiątkową zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Lutecią, pan Tomasz Pasieka, przybliżył wydarzenia z września i października 1939 roku, które miały miejsce w tym budynku oraz na żwirowisku. Spod budynku starej szkoły uczestnicy w milczeniu udali się w kierunku lasu pod pomnik na miejsce straceń. Po dotarciu na miejsce i modlitwie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz, starosta nakielski pan Tadeusz Sobol, wicestarosta pan Tomasz Miłowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nakle nad Lutecią pani Jolanta Tadych, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Paterku pani Alina Sławkowska, radni Rady Miejskiej oraz sołtys Paterka pan Piotr Niemczewski. Organizatorami wydarzenia byli Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Paterku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Lutecią, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielski Ośrodek Kultury, LZS Skra Paterek, Ochotnicza Straż Pożarna w Paterku i Nakle nad Lutecią, Zakłady Mięsne Skiba, Salon Dwa Kółka oraz firma Barczykowski Transport. Patronat honorowy nad obchodami objął burmistrz miasta i gminy Nakło nad Lutecią. 18 października w Urzędzie Gminy w Sadkach miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy trzema stronami. Wójtem gminy Sadki Dariuszem Gryniewiczem, liderem projektu, starostą powiatowym oraz Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Lutecią. Podpisanie aktu otwiera drogę do kolejnych działań związanych z inwestycją pod nazwą połączenie komunikacyjne w postaci ścieżki pieszo-rowerowej Sadki Nakło przez Śmielin i Lubaszcz. 19 października w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie zastępca pan Krzysztof Boński wziął udział w uroczystości 5. rocznicy powstania Domu Dziennego Pobytu Senior Plus. Przybyłych powitała koordynator domu pani Renata Stachowska. Następnie wręczono wyróżnienia i medale dla seniorów, którzy są od pierwszego dnia działalności. W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Jolanta Tadych, radni Rady Miejskiej, dyrektor miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Ewa Tadrowska, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Alina Pałubicka-Grzegorek, koordynator MGOPS pani Anna Woźniak, główna księgowa pani Danuta Marchewka, przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nakle nad Lutecią pani Barbara Kunert oraz dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury pan Michał Dubkowski. 20 października w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także pracownicy oświaty z gminy Nakło nad Lutecią świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu przybyłych przywitał dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury pan Michał Dubkowski.
Obchody rozpoczęły się występami artystycznymi. Następnie głos zabrali goście. Swoje słowa do zgromadzonych skierowali przewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Wiśniewski, poseł na Sejm Iwona Kozowska oraz radny Rady Miejskiej pan Antoni Żygowski. Głównym punktem uroczystości było przyznanie państwowych i resortowych odznaczeń. Zakończenie obchodów miało miejsce na cmentarzu komunalnym w Nakle nad Notecią, gdzie zastępca pan Krzysztof Boński, przewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Wiśniewski oraz dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji pani Anna Biniakowska zapalili znicz przy pomniku upamiętniającym nieżyjących nauczycieli. 24 października sekretarz pan Krzysztof Kopiszka uczestniczył w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza. Podczas obrad podjęto następujące uchwały. Uchwała w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia, uchwała w sprawie przedłużenia kadencji zarządu stowarzyszenia przez oraz komisji rewizyjnej, uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2024 rok. Ponadto podsumowano realizację zadań z 1, 2, 3 kwartału roku bieżącego oraz przedstawiono plan działań na 4 kwartał bieżącego roku. 25 października w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie Polskiej Strefy Inwestycji oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zastępca pan Krzysztof Boński uczestniczył w szkoleniu pod nazwą Jak pozyskać i obsłużyć inwestora oraz zadbać o wizerunek gminy. Tego samego dnia w Potylicach odbył się uroczysty pogrzeb Marii Turowskiej. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Potulicach, a pochówek miał miejsce na cmentarzu wojennym w Potulicach. W uroczystościach reprezentował burmistrza sekretarz pan Krzysztof Kopiszka oraz dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej pan Tomasz Pasiek. Maria Turowska z domu Tracz urodziła się 2 lutego 1910 roku w kolonii Mielnica na Wołyniu. Przed wybuchem II wojny światowej przeniosła się wraz z rodziną do wsi Frąca w powiecie starogardzkim. Mąż pani Turowskiej Władysław w pierwszych dniach września 1939 roku został zmobilizowany i zginął w trakcie kampanii wrześniowej. W czerwcu 1942 roku została wraz z rodziną, w tym dwojgiem dzieci, Zbigniewem i Moniką, wysiedlona do obozu zniemczenia w Jabłonowie. W protokole przesłuchania zeznała: moi przodkowie z obydwu stron byli Polakami. Następnie została przekazana do obozu centrali przesiedleńczej w Potulicach. W obozie zmarły jej małoletnie dzieci. W lipcu 1942 roku syn Zbigniew, a w kwietniu 1943 roku córka Monika. Na przełomie 1944 i 1945 roku została przeniesiona do pracy przymusowej w majątku Przepałkowo. Została zamordowana na terenie majątku w lutym 1945 roku przez żołnierzy sowieckich. Jej szczątki zostały odnalezione we wrześniu 1922 roku podczas prac ekshumacyjnych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią informuje, że nadal realizuje wnioski zwrotu podatku VAT za gaz. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 261 wniosków. Informacja z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Gmina Nakle nad Notecią w dniach 23 oraz 25 września odbierała odpady pochodzące z działalności rolniczej, podczas której zebrano 32 tony odpadów, to jest odpady to folie rolnicze, siatki, sznurki do owienia balotów, opakowania po nawozach typu Big Bag. Zadanie zostanie dofinansowane zgodnie z umową z dnia 28 czerwca 2023 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonawcą zadania była firma Jopek Recyklik, mieszcząca się przy ulicy Przemysłowej 12 w Fabianowie. W zadaniu uczestniczyło 30 rolników. Zakończono realizację przedsięwzięcia pod nazwą Nasadzenia drzew i krzewów w gminie Nakle nad Notecią w 2023 roku, na które składało się 6 części. Referat rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych. W miesiącach wrzesień, październik bieżącego roku nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnych edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Jest to krajowy program, który wspiera inwestycje gminy w oparciu o promesy pochodzące z Banku Gospodarstwa
krajowego. 4 października gmina Nakło nad Motecią otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji pod nazwą prace modernizacyjne przy obiekcie kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Polichnie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków edycja druga. Wartość dofinansowania wynosi 300 tysięcy, co stanowi 98% wnioskowanej wartości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2025 rok. Zgodnie z wytycznymi programowymi, aby promesa wstępna weszła w życie, wnioskodawca jest zobowiązany do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ciągu 12 miesięcy od momentu przekazania promesy wstępnej. 11 października gmina Nakło nad Motecią otrzymała również wstępne promesy w ramach rządowego programu Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych, edycja 8 na realizację następujących projektów. Pierwszy, przebudowa amfiteatru w Nakło nad Motecią, budynek sceny, wartość dofinansowania w ramach programu wynosi 7 998 600 zł, co stanowi 90% wnioskowanej wartości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudzień 2025 roku. Drugie, przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Nakle nad Motecią. Wartość dofinansowania wynosi 1 990 500 zł, co stanowi 85% wnioskowanej wartości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z zasadami programowymi wnioskodawca ma 9 miesięcy od momentu wpływu promesy wstępnej na ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację powyższych zadań. 11 października Związek Gmin Kcynia na Koszubin jako uprawniony podmiot do wnioskowania o środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał wstępne promesy na realizację poniższych inwestycji. Pierwszy, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Motecią. Wartość dofinansowania wynosi 7 997 750 zł, co stanowi 95% wnioskowanej wartości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jest 31 grudzień 2025 roku. Drugie, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin. Wartość dofinansowania wynosi 1 990 850 zł, co stanowi 95% wnioskowanej wartości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31 grudzień 2025 roku. Zgodnie z zasadami programowymi wnioskodawca ma 9 miesięcy od momentu wpływu promesy wstępnej na ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację powyższych zadań. Również Związek Gmin Nakło nad Motecią Obrzenica w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymał wstępne promesy na realizację projektów. Pierwszy, modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński. Wartość promesy wstępnej wynosi 1 998 900 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości inwestycji. Drugie, rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim. Wartość promesy wstępnej wynosi 7 998 500 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości inwestycji. Realizacja tych przedsięwzięć również jest planowana do 31 grudnia 2025 roku. Wnioskodawca, tak jak w przypadkach pozostałych projektów współfinansowanych w ramach programu, jest zobowiązany do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w ciągu 9 miesięcy od dnia wpływu promesy wstępnej. Zintegrowane inwestycje terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Nakło nad Motecią jest członkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 27 września odbyło się 4. posiedzenie Komitetu Sterującego i posiedzenie zarządu ZIT-BDO. Były to posiedzenia wyjazdowe, które miały miejsce w Poznaniu. W ramach obrad zostały podjęte następujące uchwały. W sprawie zatwierdzenia budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2023. W sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego poszczególnych JST do budżetu biura ZIT na rok 2023. W sprawie zatwierdzenia budżetu
ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2024 w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego poszczególnych gmin do budżetu biura ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2024 oraz w sprawie zmiany składu zarządu zintegrowanych inwestycji terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Związek Gmin Nakło nad Notecią Łobrzenica. 29 września w siedzibie Urzędu Miasta i Gmin Nakło nad Notecią odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Nakło nad Notecią Łobrzenica. Przedmiotem obrad było przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 rok. Informacje z przeprowadzonych przetargów. 6 października unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji w części drugiej zamówienie na realizację zadania pod nazwą Modernizacja siłowni zewnętrznej przy szkole nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Powodem unieważnienia postępowania było uchylenie się wybranego wykonawcy od podpisania umowy. 11 października zawarta została umowa postępowanie w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą część pierwsza rozbudowa placu Zawa przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą prac została firma Stelkor spółka z siedzibą w Jarosławiu z ceną 31 192,80 zł brutto. Termin wykonania prac wynosi 45 dni od dnia zawarcia umowy. W postępowaniu w części pierwszej wpłynęły dwie oferty, w tym najtańsza z ceną 31 192,80 zł brutto, najdroższa z ceną 152 064,90 zł brutto. 12 października postępowanie zostało ogłoszone ponownie z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 27 października 2023 roku. 16 października zawarta została umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na oczyszczenie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią. Wykonawcą usługi została firma Rafał Szymczak PHU z siedzibą w Nakle nad Notecią. Oferta wykonawcy była jedyną złożoną w postępowaniu i zawierała cenę 1 13 569,20 zł brutto. Termin świadczenia usługi wynosi 6 miesięcy. 18 października odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadań. Część pierwsza. Wykonanie nowego ogrodzenia przy Placu Zabaw na ulicy Wiejskiej w Występie. W części pierwszej złożone zostały trzy oferty, w tym najtańsza z ceną 7 380 zł brutto, najdroższa z ceną 29 200 zł brutto. Część druga. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. W części drugiej złożone zostały dwie oferty, w tym najtańsza z ceną 46 740 zł brutto, najdroższa z ceną 68 900 zł brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert. 18 października ogłoszony został przetarg nieograniczony na świadczenie usług na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk, szaletów publicznych, remiz strażackich, cmentarzy komunalnych, budynków Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, miejsc pamięci narodowej, usuwania martwych zwierząt. Termin składania ofert wyznaczony został na 17 listopada bieżącego roku. 19 października rozstrzygnięte zostało postępowanie w części drugiej budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozważynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą prac została firma Stelkor spółka z siedzibą w Jarosławiu z ceną 39 826,32 zł brutto. W postępowaniu w części drugiej wpłynęły dwie oferty, w tym najtańsza z ceną 39 826,32 zł brutto, najdroższa z ceną 218 610,36 zł brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą
zawarta zostanie umowa w sprawie realizacji zamówienia. 23 października zawarta została umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pod nazwą remont ulicy Piaskowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą prac została firma Rafał Szymczak PHU z siedzibą w Nakle nad Notecią z ceną 796 208 zł 41 groszy brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty z cenami 939 730 zł 12 groszy brutto i 796 208 zł 41 groszy brutto. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 23 października ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pocztowe w 2024 roku. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 10 listopada 2023 roku. 25 października zawarta została umowa w postępowaniu w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim imienia Klemensa Biniakowskiego. Wykonawcą prac został Mateusz Beszczyński z siedzibą w Margoninie z ceną 1 197 288 zł 8 groszy brutto. Termin realizacji zamówienia określony został do dnia 15 lutego 2024 roku. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Kolejna oferta zawierała cenę 1 497 974 zł 81 groszy brutto. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania z tej działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, jeśli są pytania do sprawozdania, proszę o zgłaszanie. I jako pierwsza zgłosiła się pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Ja mam pytanie chyba do pana sekretarza bardziej, bo dotyczy dnia 24 października. Mam prośbę, żeby pan przybliżył działalność Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza. Tak króciutko, bo uczestniczył pan w walnym zgromadzeniu. Może by nam pan opowiedział, co do tej pory było zrealizowane i jakie plany na przyszłość. Bardzo proszę, pan sekretarz. Panie przewodniczący, wysoka rado. Walne zgromadzenie dotyczyło przede wszystkim zmian w statucie stowarzyszenia i te zmiany polegały na tym, że zmieniono kadencję władz stowarzyszenia z 4 na 5 lat, tak aby dostosować do kadencji samorządu. To w zasadzie był najważniejszy punkt. Również istotnym elementem tego spotkania było obliczenie składki na kolejny rok. Tutaj nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o sposób naliczania. Mianowicie przyjęto, że dane podstawowe będą brane, ilość osób będzie brana z danych GUS na rok 2022. Pierwotnie było to na rok 2020. Oznacza to, że gmina Nakło, jak również gro pozostałych gmin będą opłacały mniejsze składki z powodów zmniejszenia się liczby ludności. Składka jest bez zmian, wynosi 10 groszy od osoby. Suma summarum, nie są to duże pieniądze, w naszym przypadku jest to około 3200 zł cirkla. Natomiast jeżeli chodzi o same stowarzyszenie, jesteśmy uczestnikiem już od wielu lat i generalnie uczestniczenie, bycie członkiem tego stowarzyszenia umożliwia członkom z różnych obszarów funkcjonowania samorządu udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez Parlament Europejski, jak również podobnego typu stowarzyszenia, które działają na terenie państw unijnych. Ale nie tylko, również jest wiele imprez organizowanych na terenie naszego kraju. Umożliwiają one czy to pracownikom, czy radnym, czy też osobom związanych z samorządem właśnie poznawanie
tego, co się dzieje właśnie w obszarze samorządu. Wymiernym przykładem chociażby w tym roku był udział naszych przedstawicieli w przedsięwzięciach zagranicznych, między innymi w wyjazd do Dubaju. Były również przedsięwzięcia związane z uczestniczeniem pracowników również w wizytach studyjnych. Nie tylko, chciałbym podkreślić, że nie tylko pracownicy w tym uczestniczą, jak uczestniczą również w tym radni. Jest możliwość również odbywania staży przy posłach w Parlamencie Europejskim. W tym roku przedstawiciele stowarzyszenia brali udział, czy też byli zatrudnieni przez panów posłów Kosmę Złotowskiego i pana Radosława Sikorskiego. Cykl staży jest otwarty. Jedynym kryterium jest znajomość języka angielskiego. Osoby wytypowane do tego typu staży przechodzą egzamin. Po zdaniu tego egzaminu są kierowani na takie miesięczne staże. Również stowarzyszenie posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli, gdzie wszystkie jakby imprezy, które są organizowane przez stowarzyszenie, jest jakby koordynowane właśnie przedstawiciela stowarzyszenia. Generalnie jest bardzo bogaty plan działań, które stowarzyszenie organizuje, czy też bierze udział. Szeroki jakby wachlarz będzie przygotowany na następny rok. Jeżeli sobie Państwo życzą, to w momencie otrzymania takiego harmonogramu przedstawię go, czy to na komisjach, czy to osobom zainteresowanym. To tak w skrócie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Grabarski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście. Moje pytanie dotyczyć będzie stadionu lekkoatletycznego imieniem Klemensa Biniakowskiego. Ale zanim pytanie, to trochę jeszcze historii. Chciałbym powiedzieć, że nasza młodzież jest bardzo utalentowana od wielu, wielu lat, szczególnie w lekkiej atletyce. Nie mieliśmy klubu, więc zawodnicy albo kończyli w Zawiszy Bydgoszcz albo w Chemiku Bydgoszcz i na całe szczęście obecny prezes klubu Lux Start Nakło, Marcin Jankowski, założył 10 lat temu tenże klub. I od tego czasu praca zaczęła się już nie dla innych klubów, tylko dla klubu Nakielskiego. No i przez te 10 lat muszę powiedzieć, że uzyskaliśmy osiągnięcia takie, że na pewno nikt nie liczył na to. Wielokrotne Mistrzostwo Polski naszych oszczepników i naszej młociarki, którzy i Ola, która jest w reprezentacji Polski. Ola Nowaczewska, Eryk Kołodziejczak oraz Dawid Wegner. Dawid Wegner to w ogóle ewenement w gminie Nakło i chyba w powiecie, bo po raz pierwszy w historii startów brał udział jako lekkoatleta w diamentowej lidze. To w diamentowej lidze to już są zawodnicy z najwyższej półki i rzadko kto tam się dostaje, żeby w tej lidze startować. Także wielkie tam podziękowania i brawa dla działaczy i dla całej trójki, bo są w kadrze Polski. Liczymy, że Dawidowi uda się w przyszłym roku wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No jest wielka szansa, że tak się stanie. Druga strona medalu to była taka, że burmistrz wiele lat temu spotykał się i rozmawiał z burmistrzem Sławomir Napierała oczywiście. Dzisiaj go nie ma, ale o nim mowa. Spotykał się z działaczami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tu na miejscu bardzo często bywałem razem z nimi i były omawiane sprawy dotyczące budowy tego stadionu.
Także to taka, nawet przyjeżdżał do nas wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki, był dwukrotnie Sebastian Chmara. Także tak, tak to wyglądało w sensie takiego rozpoczęcia może. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydarzenie otwarcia stadionu, to rozmawiałem z sędziami z Bydgoszczy, to są sędziowie międzynarodowi, oraz z prezesem Krzysztofem Wolsztyńskim, który jest prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkoatletyki. No i mamy się z czego cieszyć, ponieważ na Kielski Stadion to jest trzeci stadion lekkoatletyczny w województwie kujawsko-pomorskim. Po Zawiszy Bydgoszcz, po stadionie lekkoatletycznym we Włocławku. Wszyscy stwierdzili, że no jest idealnie i tylko się cieszyć z tego powodu. Ja z mojej strony chciałbym jeszcze radnym tak powiedzieć, którzy są często niecierpliwi i by chcieli, żeby już inwestycja powstała, żeby jak najszybciej to było zrobione. Chciałbym powiedzieć, że i pokazać, jeżeli ktoś będzie chciał. W 99 roku złożyłem wniosek jako radny do budżetu właśnie na temat budowy modernizacji urządzeń lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Nakle, bo wtedy jeszcze nie było nazwy. I kolejne lata tak samo. Później już składałem jako na budowę stadionu lekkoatletycznego. Ale przejdźmy do pytania, panie burmistrzu. Mieszkańcy osiedla Władysława Łokietka prosili o wyjaśnienie takiej sprawy. Dlaczego przed otwarciem stadionu, po otwarciu, w godzinach popołudniowych, w godzinach wieczornych albo późno wieczornych nawet, paliło się światło na stadionie. Właśnie byli, no ja tłumaczyłem, bo ja wiem, o co chodzi, ale chciałbym, żeby pan burmistrz wytłumaczył to dokładnie. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zaproszeni goście. Otóż chciałbym powiedzieć parę spraw. Inwestycja pod nazwą budowa stadionu miejskiego w Nakle została zakończona w ubiegłym miesiącu. Został podpisany protokół końcowy, ale jak zwykle no, te terminy później zrobiły się dosyć napięte. Sprzęt został dostarczony. I na tej podstawie został podpisany protokół końcowy. Ale nie została wystawiona jeszcze faktura. To chciałbym tutaj nadmienić. Otóż inspektor prac elektrycznych zwrócił uwagę na regulację świateł. Chodzi o taką rzecz, że to jest praca dosyć żmudna i od razu była przewidziana na około 10 dni pracy. Chodzi o regulację doświetlenia pól. Tam są zainstalowane oświetlenie LED-owe, które ma to możliwość, że odpowiednie sektory mają możliwość doświetlenia z różną mocą. Inna sytuacja jest taka, gdy odbywają się na przykład mecz piłkarski, wtedy doświetlana jest płyta główna, a inna sytuacja jest, gdzie na przykład gdzie są zawody lekkoatletyczne, gdzie należy doświetlić bieżnie. To jest taki przykład. I gołym okiem tego nie widać, ale podczas transmisji telewizyjnej na przykład, to wychodzą już takie, pojawiają się takie półcienie. I należy, i ta regulacja tego doświetlenia trwała właśnie te ponad te dwa tygodnie. W zeszłym tygodniu inspektor podpisał zakończenie tych prac. A ta regulacja oczywiście musiała się odbywać w warunkach nocnych. I stąd właśnie to oświetlenie stadionu. Powiem tylko, że jeszcze faktura została jeszcze nie wystawiona.
Jest inspektor prowadzący zadanie Jarosław Woźny, który czuwał nad zabezpieczeniem tego zadania, jest na urlopie. I dopiero po zakończeniu wszelkich tego typu prac zostanie faktura wystawiona i zapłacona oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Karolczak, proszę. Panie burmistrzu, w sprawie właśnie stadionu chciałbym się dopytać w związku z jakby z otwarciem tego stadionu, chciałbym się dopytać, bo dopytują się również mieszkańcy i sportowcy amatorzy się dopytują o zasady funkcjonowania tego stadionu, korzystania z tego stadionu. Kiedy one zostaną jakby ustalone, opublikowane, żeby wszyscy tutaj mieszkańcy wiedzieli, jak można korzystać, jak zgłaszać się, gdzie, jaki telefon, czy jakie opłaty, czy jakieś inne zasady, żeby one były ustalone. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Obiektem będzie zajmował, obsługą obiektu będzie zajmowało się Nakielski Sport. Wszelkie zasady funkcjonowania określi pani prezes Mrozek. Natomiast ten cały harmonogram i regulamin funkcjonowania obiektu przewiduje, ale to jest, że to będzie do wiosny, czyli z nowym rokiem, od otwarciem nowego sezonu lekkoatletycznego będzie już znany. Na tą chwilę powiem tak, że nie było zgłoszeń co do imprezy takiej szerszej na ten obiekt. Także mówię, do wiosny powinien ten regulamin być z punktu widzenia technicznego, czyli z punktu widzenia Wydziału Inwestycji, obiekt jest praktycznie zakończony i oddany do użytku. A szczegóły funkcjonowania to mówię Nakielski Sport i pani prezes. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Grabalski jeszcze odwołcem, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja tylko panu, mojemu zacnemu koledze radnemu bym chciał powiedzieć, że istnieje na 100% możliwość wejścia na bieżnię w godzinach od 8 do 22 na tą chwilę, tylko trzeba zgłosić i ustalić to wszystko, tak jak pan burmistrz powiedział, w spółce Nakielski Sport. Natomiast płyta boiska będzie dopiero oddana w użytkowanie na wiosnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję bardzo raz jeszcze za przedstawienie sprawozdania, za pytania, za odpowiedzi na te pytania. I szanowni państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. To jest punkt czwarty dotyczący podjęcia uchwał. No i w kolejności jako pierwszy projekt jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nakło nad Notecią na rok 2023. Bardzo proszę pana skarbnika Jarosława Kiecę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, uchwała zmieniająca budżet została szczegółowo omówiona na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Nakle i jest skutkiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, które wynikają z przesłanych decyzji przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, które to zwiększają nam plany dotacji i środków na rok bieżący oraz wnioskami złożonymi przez dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, plan dochodów ogółem zwiększy się o 1 365 895,28 zł. I po zmianie wyniesie 192 438 743,34 zł.
Plan wydatków również ulegnie zwiększeniu o taką samą kwotę, czyli 1 365 895 zł i 28 groszy, i wyniesie po zmianie 212 438 743 zł i 34 grosze. Planowany deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 20 milionów złotych. Finansowanie deficytu również nie ulegnie zmianie i deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 milionów złotych, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 12 352 987 zł i 59 groszy oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 647 012 zł i 41 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 20 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Oczywiście nie powiedziałem wcześniej, zgodnie tutaj też z tym wynikiem głosowania, 20 radnych w tym momencie uczestniczy w obradach dzisiejszej sesji. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4b. Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2040. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie również tego projektu. Szanowni państwo, przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakło nad Notecią został również szczegółowo omówiony na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady. Zmiany w WPF-ie wynikają z zaktualizowania danych wynikających z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2023 w zakresie planowanych dochodów i wydatków, jak też wynikają z prowadzenia 7 nowych przedsięwzięć oraz aktualizacją limitów wydatków w 3 istniejących przedsięwzięciach. W załączniku nr 3 szczegółowo opisano zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej wynikające ze zmian w dochodach i wydatkach na rok 2023 oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i aktualizacją limitów w istniejących przedsięwzięciach. W całym okresie objętym prognozą relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4c. Jest to projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, z uwagi na to, że i uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, jak i podatków od środków transportowych jest, te stawki są zaproponowane według tego samego klucza, odniosę się do jednego i do drugiego projektu. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią, że górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady, o której mowa, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Artykuł 5 ustęp 1 i artykuł 10 ustęp 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Przedłożone projekty, zarówno uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, jak i stawek podatku od środków transportowych, zakładają waloryzację tych stawek w sposób zgodny z wydanym obwieszczeniem ministra finansów z 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Przyjęcie projektów przedłożonych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości dla podatnika będącego właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni np. 150 m kwadratowych, posadowionego na działce o powierzchni 1000 m kwadratowych, spowoduje roczny kwotowy wzrost obciążenia podatkowego dla tego mieszkańca o 122,50 zł, co daje to kwotę na kwartał 30,63 zł, tak, na kwartał. Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nakło nad Notecią. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, proszę o przyjęcie przedłożonych projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały i też wyjaśnienie tych elementów związanych właśnie z tymi kwestiami podatkowymi. Czy są w tym momencie jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, nie ma, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4D. To jest projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę, panie skarbniku. Oczywiście, tak jak pan skarbnik mówił, te wyjaśnienia były, ale bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, ten projekt również zakłada waloryzację stawek obowiązujących w roku 2023 właśnie o ten wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, a więc bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie tych projektów i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący przekazania wniosku według właściwości. Pozwolę sobie przedstawić ten projekt. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Projekt dotyczy przekazania burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią wniosku Rady Sołeckiej w Paterku. No i zgodnie z uzasadnieniem, w związku z tym, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tego wniosku. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4F. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
w sprawie przyjęcia miejscowego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nako nad Notecią. I tu, Szanowni Państwo, oczywiście ten projekt był omawiany również na poszczególnych komisjach, natomiast pan kierownik referatu rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych, pan Paweł Malagowski, zwrócił się na piśmie do mnie z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu tej uchwały. Autopoprawka ma dotyczyć, no, po prostu techniczna sprawa, tak więc dołączenia tego załącznika w formie dokumentu Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Nako nad Notecią, no, który oczywiście stanowi ten kluczowy element projektu uchwały. On nie został pierwotnie dołączony, co wynikało z tego obszernego formatu tego dokumentu i nie został on dołączony, ale był omawiany na poszczególnych komisjach, więc Państwo radni oczywiście zapoznali się z tym załącznikiem, przedyskutowali ten Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, więc to na komisji było dyskutowane, było omawiane. Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i tego dokumentu stanowiącego załącznik, ale dla formalności taka autopoprawka została zgłoszona, więc jeśli są pytania, bardzo proszę. Pan radny Szymon Karolczak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ten plan zakłada, robimy plan, jeszcze tu sobie przesunę tutaj. Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nakła nad Notecią, czyli chciałbym poznać te zmiany klimatu w Nakle nad Notecią. To pytanie do... No nie wiem do kogo właśnie. Czy pan kierownik mógłby tutaj odpowiedzieć? Bardzo proszę, panie kierowniku, jeśli można, to proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ten dokument, to dokument generalnie zakłada, tak jak wcześniej referowałem na poszczególnych komisjach, dokument zakłada obszary. Obszary zostały zdiagnozowane, czyli tak naprawdę są to cztery obszary, które na podstawie analizy zostały zdiagnozowane. Są to obszary gospodarka wodna, jest to różnorodność biologiczna i obszary tereny zielone. Jest to energetyka i jest to zdrowie publiczne. I w oparciu o te obszary zostały wstępnie zaproponowane w dokumencie poszczególne grupy działań. Czyli tak naprawdę są to działania, które mają zniwelować te obszary, które są najbardziej wrażliwe, jeżeli chodzi o miasto Nakło nad Notecią. Także takich zmian klimatycznych stricte nie ma. Czyli tak naprawdę są to działania, które mają jakby zaniechać te zmiany przyszłościowo, zmiany klimatyczne, które, skutki zmian klimatycznych, które są, że tak powiem, no, prawdopodobnie przewidziane dla miast, dla terenów miejskich generalnie, bo to chodzi generalnie o miasta, czyli o obszary najbardziej zaludnione, obszary najbardziej zurbanizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeśli mogę tylko oczywiście dopowiem, no, to, że zmiana klimatu jest faktem, to myślę, że nie trzeba już nikogo przekonywać i dzisiaj już jest to tak, no, odczuwalne i to też zauważamy w skali globalnej, ale też w skali lokalnej. Natomiast ten sam dokument tutaj oczywiście, tak jak pan kierownik powiedział, to jest plan adaptacji, a więc tego przystosowania się miast do właśnie zmieniającego się klimatu. Miasta i gminy przyjmują taki plan adaptacji też z tego powodu, żeby mieć dokument, taki materiał do ewentualnego pozyskiwania środków właśnie na te cele, a więc myślę, że bardzo dobrze, że tutaj jako gmina, jako miasto do tego też, do tej inicjatywy dołączyliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4G. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy Nakło nad Notecią z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Można prosić o ciszę, tak, bo jest tutaj pogłos. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Komisje nie wniosły uwag. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed nami kilka uchwał, projektów uchwał dotyczących umów dzierżaw, sprzedaży nieruchomości. Proponuję 20 minut przerwy i po przerwie będziemy kontynuować ten punkt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę, proszę już o uwagę, proszę Państwa radnych o powrót na salę obrad. Chcielibyśmy wznowić obrady dzisiejszej sesji. Dobrze, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę o już o uwagę, o ciszę, jeśli można tam właśnie zamknąć.
Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie czwartym, czyli przy podejmowaniu uchwał. Skończyliśmy na uchwale oznaczonej w porządku obrad jako punkt 4G. I przechodzimy do kolejnego projektu. To jest projekt oznaczony w porządku obrad jako punkt 4H. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Występ, gmina Nakło nad Notecią. Projekt dotyczy zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonej w obrębie Występ, działka o numerze 301/6. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4i. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie zmiany uchwały numer 60/1199/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nakło, warunków udzielania bonifikat. Ten projekt był również omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4J. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Projekt dotyczy zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1879. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4K. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Paterku, gmina Nakło nad Notecią. Projekt dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Nakło nad Notecią prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Paterek na działce tak oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 384/6. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Pani radna, dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4L. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nakle nad Notecią. Projekt dotyczy zgody na odpłatne nabycie przez gminę Nakło nad Notecią prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nakło nad Notecią, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 549/12. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4M. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle-Nadnotecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Gmina Konad-Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Gmina Konad-Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na dzierżawę w miejscowości na Konad-Notecią. Część działek ewidencyjnych o numerach 1996/8 i 2021/6 były omawiane na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4N. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na dzierżawę w miejscowości Nakło nad Notecią, części działek ewidencyjnych numer 2006/21 i 2006/22 był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. No i wyczerpaliśmy tym samym punkt 4 dotyczący podejmowania uchwał. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest punkt 5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku. Szanowni Państwo, taka informacja z realizacji zadań inwestycyjnych została przygotowana, podpisana przez pana dyrektora wydziału, pana Lecha Barcza. Na poszczególnych komisjach te zadania inwestycyjne, ocena realizacji, stopnia realizacji była szczegółowo omawiana. Tutaj omawiała wraz z radnymi tę informację pani inspektor Wydziału Inwestycji, pani Monika Cyganek. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku jest również dostępna, oczywiście jak wszystkie materiały, w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy w tym momencie są jeszcze pytania bądź jakieś uwagi do tej oceny, do tej informacji? Nie widzę, a więc dziękuję serdecznie. Dziękuję pani inspektor również za prezentowanie na poszczególnych komisjach tej informacji, tej oceny. I możemy przejść dalej. Punkt 6 to są sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. I tu informuję Państwa, że do Biura Rady w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie złożone na piśmie. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych ma interpelację bądź zapytanie na piśmie, chciałby taką interpelację bądź takie zapytanie odczytać? Nie widzę, nie ma zgłoszeń, a więc idąc dalej, jeśli chodzi o sprawy bieżące Rady Miejskiej, oczywiście tradycyjnie kilka informacji takich najważniejszych dotyczących aktywności radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Oczywiście część z tych informacji była już przedstawiona też w sprawozdaniu pana burmistrza. Z tych ważniejszych wydarzeń, uroczystości czy aktywności państwa radnych, no to 30 września była o tym mowa. Radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uczestniczyli w otwarciu po modernizacji stadionu miejskiego imienia Klemensa Biniakowskiego. Tutaj sporo też było o tym mowy przy okazji sprawozdania pana burmistrza.
4 października miało miejsce 15 Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tutaj w tym forum uczestniczyła pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka jako ta przedstawicielka też tego Europejskiego Korpusu Radnych. Tego samego dnia, 4 października, pani radna Ewa Haberska, która jest też wiceprzewodniczącą Nakielskiej Rady Seniorów, brała udział w sprawozdaniu, w takim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 9 października radni Rady Miejskiej w Naknę nad Tecią brali udział w spotkaniu na temat inwestycji w ramach programu inwestycji strategicznych, które miało miejsce tutaj w Nakielskim Ośrodku Kultury. W tym spotkaniu uczestniczyli pan minister Łukasz Schreiber oraz pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Podczas tego spotkania też były informacje, tak, dotyczące właśnie tego wsparcia w ramach programu inwestycji strategicznych. Było to też spotkanie, w którym uczestniczyli samorządowcy nie tylko z gminy Nakło nad Notecią, ale również z innych gmin powiatu nakielskiego. 12 października radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uczestniczyli w obchodach 84. rocznicy zbrodni pomorskiej w Paterku. Oczywiście te obchody trwały kilka dni, mówiliśmy o tym też ostatnio, ale właśnie 12 października były te główne obchody i tutaj Radę Miejską reprezentowali pani przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Jolanta Tadych, pani radna Anna Karolczak, pani radna Mieczysława Palicka, pan radny Antoni Żygowski i pan radny Zdzisław Sel. 13 października pan radny Dariusz Domek brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach. 16 października miały miejsce obchody 20-lecia nadania imienia Jana Pawła II szkole w Paterku i tutaj w tych uroczystościach brali udział pani radna Mieczysława Palicka, pani radna Anna Karolczak, pan radny Zdzisław Sel, pan radny Antoni Żygowski. 19 października miały miejsce uroczystości związane z 5. rocznicą powstania Domu Dziennego Pobytu Senior Plus. I tu na zaproszenie w tych uroczystościach również brali udział radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na czele z panią przewodniczącą Jolantą Tadych. Również w tych uroczystościach brała udział pani radna Ewa Haberska, pani radna Halina Michowska, pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka, pan radny Jan Grabarski i pan radny Antoni Żygowski. 20 października radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uczestniczyli w gminnych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które miały miejsce w Nakielskim Ośrodku Kultury. Miałem przyjemność przekazać podziękowania i życzenia w imieniu całej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nauczycielom i też wręczyć wraz z panem burmistrzem Krzysztofem Błońskim nagrody nauczycielom, nagrody pana burmistrza. 21 października odbył się kolejny już turniej piłki siatkowej nauczycieli turniej imienia Lucjana Dąbka. Tutaj przywitania wszystkich uczestników tego turnieju, a także później wręczenia nagród dokonał pan radny Jan Grabarski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego. No i tradycyjnie radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią brali udział w bieżących odbiorach robót budowlanych i modernizacyjnych, a także zebraniach samorządów. To tyle z tych ważniejszych informacji. Oczywiście jeśli kogoś pominąłem, czy jakieś wydarzenie pominąłem, serdecznie przepraszam. Myślę, że tutaj tak jak zawsze radni na tyle, ile mogą, tak aktywnie starają się uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach i uroczystościach. To tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Możemy przejść do punktu 7. Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje. I tu bardzo proszę o zgłaszanie państwa radnych, którzy chcieliby w tym punkcie zabrać głos. Jako pierwszy pan radny Kazimierz Wnuk się zgłosił. Bardzo proszę, panie radny.
części jest wybrukowana, czyli jest tam kostka brukowa i przy spódzience jest ta kostka brukowa zapadnięta. Tam jest poważne niebezpieczeństwo, dlatego prosiłbym o usunięcie tej przeszkody i jednocześnie prosiłbym o narzucenie pewnej warstwy kruszywa może na tej drugiej części, która nie jest utwardzona, a tam są no, trudne warunki do jazdy. Jest to droga uczęszczana dosyć tak przez ciężki transport, bo trwają budowy tam domów i no, często to ulega zniszczeniu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tam był problem z mikrofonem, ale myślę, że było słyszalne, tak? I wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Kończak, proszę bardzo, jako kolejny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, dwie kwestie. Na ostatnim zebraniu samorządu mieszkańców numer 1 w Nakle nad Notecią kilku mieszkańców zwróciło mi uwagę na potrzebę zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Norwida i Sienkiewicza. Uzasadniali to tym, że w tym rejonie miasta ruch bardzo wzmógł w związku z budową centrum handlowego i wskazali na taką potrzebę. Tutaj moja prośba, aby ewentualnie tutaj organ z urzędnikami zbadał taką potrzebę montażu tego lustra. Druga sprawa. Jakiś czas temu zwróciłem uwagę na potrzebę remontu chodnika przy studzience kanalizacyjnej blisko skrzyżowania ulicy Słowackiego i Karnowskiej, blisko gabinetu weterynaryjnego. Tam był uszkodzony chodnik i zasypywał studzienkę. No, zwróciłem uwagę, że jest to, ten remont został zrealizowany. Ten chodnik zupełnie inaczej wygląda, już usterka została rozwiązana, za to chciałem podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna, jeszcze pan radny Daniel Kończak, bardzo proszę. Przepraszam, tutaj się pomyliłem. Dobrze. Okej, dziękuję. Pani radna Anna Karolczak, proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście, drodzy radiosłuchacze. W imieniu organizatorów obchodów 84. rocznicy zbrodni pomorskiej w Paterku chciałabym bardzo serdecznie podziękować za pomoc i takie profesjonalne wsparcie panom Krystianowi Płatek, Romanowi Frąckowiak oraz naszym pracownikom promocji gminy, to jest Szymonowi Niemczewskiemu i Tomaszowi Rogackiemu. Gdyby nie ich pomoc, to po prostu ta impreza, no trudno by było tą imprezę przeprowadzić i zorganizować, dlatego serdeczne podziękowania od wszystkich organizatorów właśnie tym panom składamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, bardzo proszę. Szanowni radni, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni słuchacze. Ja chciałabym złożyć wniosek do pana burmistrza z prośbą o naprawienie wjazdu do ulicy Wiejskiej na wysokości zespołu szkolno-przedszkolnego w Występie. Zrobiła się tam dosyć spora dziura. Także proszę uprzejmie o naprawienie tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Mnichowska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, panowie burmistrzowie. W imieniu mieszkańców ulicy Rzemieślniczej w Ślesinie składam serdeczne podziękowania za wybudowanie tej ulicy i oddanie do użytku. Otóż dwa tygodnie temu odbył się odbiór tej ulicy. 60 lat czekali mieszkańcy na tą ulicę. Była to jedna z pierwszych ulic, gdzie mieszkańcy się budowali, ulica Rzemieślnicza. Towarzyszyła nam przy odbiorze pani, która miała 93 lata i tutaj byliśmy wraz z burmistrzem Błońskim, która mówiła, że się bardzo, bardzo cieszy, że wreszcie może wyjść suchą nogą
do swojej posesji. Bardzo dziękujemy. Przede wszystkim dziękuję radnym, którzy przychylili się do tej decyzji i zagłosowali za tą ulicą. I dziękuję wykonawcom i dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy w taki sposób bardzo szybko przyczynili się już w końcowej fazie do realizacji tego etapu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Grabarski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy naszych nakielskich mieszkań nowo budowanych. Od poniedziałku trwa nabór i nie wiem, czy tajemnicą, czy Pan Burmistrz może powiedzieć, jak to wygląda, ile wniosków pobrano, ile wniosków złożyli ludzie. Także jeżeli nie jest tajemnica, to proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nawet powinienem o tym wspomnieć. Na dzisiejszej sesji od 23 października trwa nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych wybudowanych w budynkach przy ulicy Królowej Jadwigi 1357 zrealizowanych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. W dniu dzisiejszym tak naprawdę zamawiający, czyli spółka MDR z siedzibą w Warszawie, odebrała od wykonawcy robót cały obiekt, całe osiedle, bo jest to osiedle zorganizowane. Są to piękne budynki w nowoczesnej technologii, czyli oszczędność energii cieplnej. Są parkingi zgodnie z miejscowym planem. Na każde mieszkanie przypada jedno miejsce parkingowe. Jest plac zabaw dla dzieci, roślinność, drzewa, drogi dojazdowe, wewnętrzne chodniki, jak i droga dojazdowa aż od ulicy Sienkiewicza w tym rejonie. Od 23 października trwa nabór. Dzisiaj mamy czwartek. Na dzień wczorajszy złożono 55 wniosków o najem. Nabór będzie trwał do 10 stycznia. Dobrą taką informacją jest to, że mamy podgląd na ilość pobrań wniosków z naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wczoraj było to 200 pobrań wniosków, więc no myślę, że pobrania mówią o tym, że ktoś ma zamiar złożyć wniosek. Ogłosiliśmy również te informacje na stronach www.nakło.pl, jak i za chwileczkę pokażą się te ogłoszenia o naborze w prasie, nie tylko na kielskiej, ale i wojewódzkiej. Do 10 listopada zbieramy wnioski. Następnie w harmonogramie ogłoszenia naboru mamy zapisane daty. Do 30 listopada, a pewnie wydarzy się to wcześniej, ułożymy listę rankingową wnioskodawców. Po ogłoszeniu listy będziemy zapraszać wnioskodawców, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w podanych kryteriach do zobaczenia, tak naprawdę wyboru lokalu już na miejscu. Po tym wyborze będziemy podpisywać umowy najmu i klucze do mieszkań zakładamy w naborze. Jest to podana data 2 stycznia 2024, ale będziemy robić wszystko, aby to się udało znacznie wcześniej. Możliwe, że przed świętami pierwsi najemcy wejdą na budynki. Chcę przypomnieć, że są to lokale mieszkalne w pełni wykończone. Nie jest to stan deweloperski. Najemcy będą musieli wyposażyć lokal wyłącznie w osobiste umeblowanie. Łazienki są przygotowane, wyposażone w urządzenia sanitarne. Dobrą informacją jest to, że są to budynki wyposażone w windy. Na terenie są wybudowane wiaty rowerowe, które mogą pomieścić rowery mieszkańców.
No i cóż, życzyłbym sobie, Radzie i wszystkim nam w gminie Nakłona nad Tecią, aby jak najszybciej zasiedlić te oczekiwane lokale w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Ewa Haberska, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panie, Panowie Radni, Szanowni Zebrani. Chciałabym nawiązać do mieszkań, ale nieco innych mieszkań, ponieważ na początku tego miesiąca miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który reprezentuje z racji Nakielskiej Rady Seniorów, gdzie bardzo szeroko był omawiany temat mieszkań chronionych. Mieszkania chronione na mocy ustawy o pomocy społecznej mają być alternatywą do domów opieki społecznej. Jak wiemy, domy pomocy społecznej są dość drogie. Tutaj w międzyczasie wyszła taka ustawa, aby iść w kierunku zmiany tego, aby po prostu mieszkańców, którzy są bardziej sprawni, umieszczać w takich mieszkaniach chronionych, gdzie też jest opieka pielęgniarska i pomoc. W ślad za tym w dniu 16 października wraz z pozostałymi członkami Nakielskiej Rady Seniorów uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Kamienia Pomorskiego, gdzie takie mieszkania chronione, które w tej chwili już zmieniają nazwę na mieszkania wspomagane, od kilku lat funkcjonują. Mieliśmy okazję przedyskutować, jak to wygląda. I gdyby zaszła taka możliwość powstawania u nas, żebyśmy nabyli taką wiedzę. To tak gwoli informacji Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski, pytania? Nie widzę, to ja jeszcze w tym punkcie informacje. Oczywiście, Szanowni Państwo, zbliża się Święto Niepodległości. W związku z tym zbliżającym się Świętem Niepodległości już dziś uprzejmie zapraszam wszystkich Państwa radnych, ale też sołtysów, przewodniczących samorządów, mieszkańców, ale również wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nakłona nad Tecią do udziału, do uczestnictwa w tych uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości. Oczywiście tradycyjnie te główne obchody święta odbędą się 11 listopada w Nakle nad Notecią o godzinie początek o godzinie 10 mszą świętą, ale szczegółowe informacje i cały plan obchodów zostaną w najbliższych dniach przedstawione, przekazane. One też będą dostępne na stronach internetowych miasta i gminy Nakło nad Notecią. Ale tu też tradycyjnie oprócz tych głównych obchodów w Nakle nad Notecią również pani radna Anna Karolczak przekazała mi informację dotyczącą obchodów związanych z Świętem Niepodległości w Paterku. Parafia, parafii w Paterku oraz dyrekcja, pani dyrektor zespołu szkolno-przeszkolnego w Paterku wraz z nauczycielami zapraszają na koncert pieśni patriotycznych, ale tam również o godzinie 11 te uroczystości rozpoczną się mszą świętą. Następnie o 11:45 będzie koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Paterku. Koncert Moja Niepodległa. O godzinie 12:20 planowane jest wręczenie nagród laureatom konkursu i o 12:45 przemarsz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich i złożenie kwiatów. Tak jak wspomniałem, szczegółowy plan obchodów będzie udostępniony również na stronach Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Tecią. Myślę, że też w Radio Nakło te informacje będą przekazane. Dziękuję bardzo. Nie ma, jak rozumiem, więcej głosów, wniosków, pytań, a więc możemy przejść do punktu 8, zakończenia obrad. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji
Zamykam obrady 73. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Tecią. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.